Czy zło ze świata może być usunięte bez reszty? Jeżeli nie, to znaczy, że jest jakieś zło, które pozostaje na wieczność. I to nie jest konkluzja, którą byśmy, że tak powiem, lubili. Są naturalnie teksty Nowego Testamentu, które zdają się twierdzić tak, że zarówno szatan jest wiecznie potępiony, jakże piekło jest wieczne. No, jak wiemy, ksiądz Wacław Kryniewicz jest innego zdania. Czytam jego dwie książki na ten temat, bardzo ciekawe. On potrafi teksty Nowego Testamentu, które wydają się potwierdzać tę wiarę tradycyjną, potrafi inaczej zinterpretować. On mówi, że ojcowie wschodni mieli inne na ten temat poglądy, że uważali, że piekło nie jest wieczne, przynajmniej niektórzy. A to dlatego, że oni czytali Nowy Testament po grecku, a nie w przekładzie łacińskim. A że rozmaite odcienie słów greckich zacierają się, jak pisze ksiądz Kryniewicz, w łacińskich przekładach. Dobrze, niemniej tę sprawę dyskutować. Ale uważam, że to jest bardzo interesujące. Pytanie jest bardzo interesujące z tego właśnie punktu widzenia. Czy istnieje jakiś zakres zła, który jest niezniszczalny? To nie jest pytanie banalne, nie jest błahe. Ja już kiedyś cytowałem, nie pamiętam gdzie, zdanie pewnego teologa francuskiego, katolickiego teologa, który powiada tak. Ja to mogę zrozumieć ludzi, którzy nie wierzą w Boga, ale że są ludzie, którzy nie wierzą w diabła, to przechodzi moją pojęcie. Cóż w tym jest? Cóż w tym jest? No więc, ale właściwie pytanie ojca Adama było jeszcze trudniejsze. No bo on mnie pyta, czy nas pyta tu obecnych, no po co właściwie jest Bóg i po co jest w naszym umyśle i po co jest religia.